Chłopakami tarzamy się na ziemi. Jesteśmy nago. Jest rozliczenie z moim mężem i to jest prawda. Rozstaliśmy się i co prawda muszę powiedzieć, że ta piosenka była tak naprawdę napisana w momencie, kiedy jeszcze byliśmy razem, ale już nasz związek się rozpadał, ale rzeczywiście to jest takie rozliczenie z moim mężem. Teraz chłopami. Pozdrowienia! Na chwilę się nie ruszamy, słuchaj, 2 minuty. Czy już to przypinasz? Nie, ty na razie włosy upinasz. Wiesz, że komuś kudarka, nie? Pozdrawiam wszystkich tych, co oglądają i słuchają kudelka. Ja też to robię, notorycznie. To nie tylko piersi, wielkie, a jeszcze większy głos. No dobrze, ale to wiesz, lepiej mieć piersi niż nie mieć piersi. Zawsze żebyś była pierwsi. Pierwsi w muzyce, bo to się łączy. Maria, dodajmy głos. Pracuje się z Iwoną? Bardzo przyjemnie. Powiem szczerze, że jest mega sympatyczną osobą i bardzo dobrze, naprawdę. Żywa, energiczna i to od razu widać po 3 minutach, jak zaczęliśmy z nią rozmawiać, poznawać się, to już wiedziałem, że będzie dobrze, bo jest przesympatyczną i wspaniałą osobą. Bo to jest też taki teledysk trochę sensualny, trochę erotyczny. I czy Iwona ma w sobie tą energię? Według mnie jak najbardziej tak. I my chyba też pomagamy pokazać ten erotyzm. Wydobyć z niej to. Co wydobyć? No ten erotyzm. Myślę, że bardzo dobrze sobie zdawała sprawę i ta pierwsza scena bardzo dobrze to pokazuje. Czyli co? Czyli jest ta energia. A Iwona jako kobieta? Bardzo zmysłowa, bardzo kobieca, pełna seksapilu. I wdzięku. I wdzięku.